Szanowni Państwo, spotykamy się ponownie w podcaście omawiającym platformę e-learningową projektu Learn to Create. Tym razem widzimy się w module piątym. A moduł piąty jest troszkę odmienny od pozostałych modułów, ponieważ mówi nam o budowaniu partnerstw, mówi nam o budowaniu sieci współpracy, o możliwościach pozyskiwania zewnętrznego finansowania na działania związane z nauką w miejscu pracy. Mówi nam o możliwościach pozyskiwania finansowania w ramach różnych programów i projektów, również programów i projektów finansowanych z pieniędzy Unii Europejskiej. Moduł ten też mówi nam o możliwościach synergii. Synergii pomiędzy instytucjami i korzyści z, tych, z tego płynących, ale też synergii, jaka się wyzwala między poszczególnymi trenerami, nauczycielami, między poszczególnymi artystami. W każdym z naszych podcastów staram się odwoływać do moich wspomnień związanych ze studiem Diaton, czyli pierwszą, yy, pierwszym kontaktem z nauką w miejscu pracy, jeszcze podczas moich studiów. No i można by było powiedzieć, że do modułu piątego nie mam o czym wspominać. Ale po głębszym zastanowieniu jednak tak nie jest. Właśnie sobie przypomniałem, jak współpracowaliśmy również z innymi potencjalnymi naszymi konkurentami. Realizatorzy dźwięku na przykład bardzo często pożyczali sobie różne fragmenty sprzętu. Tu zabrakło takiego modułu, tam zabrakło takiego mikrofonu. Wielokrotnie były to Poży było to pożyczanie komercyjne związane z wynagrodzeniem za wypożyczenie, ale bardzo często było to pewne wsparcie się w ramach mojej branży. Realizatorzy siebie wspierali i pożyczali sobie sprzęt, aby sobie pomóc. Podobnie było z sytuacją polecania się nawzajem. Polecania studia nagrań, polecania możliwości zrealizowania pewnego zlecenia u kogoś innego. To z różnych powodów, ponieważ dany realizator dźwięku bardziej znał się lub potrafił nagrywać zespół rokowy, a inny bardziej, na przykład, orkiestrę symfoniczną. Zastanawiałem się, jak to wyglądało u nas, czyli u Basi i u mnie jako kompozytorzy jako twórcy czy my w jaki sposób budowaliśmy sieć współpracy i w ogóle widzieliśmy potrzebę sieciowania tak przykładem na to może być to iż już wtedy próbowaliśmy stworzyć Stowarzyszenie twórców el-muzyki. Jeździliśmy nawet do Zakopanego, aby takie stowarzyszenie założyć. Nie wiem, jak to później się rozwinęło, czy faktycznie taka organizacja powstała, ale samą potrzebę sieciowania i tworzenia synergii już wtedy jak najbardziej widzieliśmy. Jak to wygląda w module piątym? Co mogę państwu najbardziej polecić z informacji zagadnień tam ujętych? Bardzo ciekawy jest rozdział drugi. Rozdział drugi to jest Kompendium wiedzy na temat różnych programów finansujących staże, praktyki dla młodych ludzi, wymiany międzynarodowe dla nauczycieli i nie tylko. Ale nie tylko kontekst międzynarodowy jest ujęty w module, w module piątym, również cały rozdział czwarty mówi nam o budowaniu lokalnych platform. W tej chwili na ogół są to platformy cyfrowe, sieci i organizacji branżowych. Cechą charakterystyczną naszych podcastów, omawiających e-learningową Learn to Create są też podróże w przeszłość. Dzielę się z Państwem pewnymi informacjami o tym, jak to się działo w średniowiecznych i renesansowych Włoszech. Teraz też chciałbym Państwa na taką podróż zaprosić i Zrozważyć, jak to wyglądało z sieciami współpracy właśnie w tamtym okresie. Pierwsze, pierwsza myśl, która się nasuwa, to to, iż y, ówczesne y, malarskie, rzeźbiarskie studia, tak byśmy to mogli nazwać, pracownie, wszystkie musiały należeć do cechów rzemieślniczych. Czyli de facto jakby z racji już samego zorganizowania były sieciowane, czyli były w jakiejś sieci współpracy. Oczywiście cechy te miały swoje prawa i obowiązki, ale z drugiej strony dbały o wynagrodzenie dla członków tego cechu i dbały o właściwą jakość wykonywanej pracy. Dopiero w okresie renesansu, chyba po raz pierwszy w Padwie powstała pracownia malarska, niezależna od cechu. To jest jeden z elementów sieciowania. Drugi element, który bardzo rozwinął się w przede wszystkim XVI wiecznym Rzymie, to jest element synergii pomiędzy artystami ponieważ w tym okresie głównie państwo kościelne było mecenasem sztuki na wielką skalę było niezwykle wiele zleceń malarskich architektonicznych w tym czasie w Rzymie było nagromadzenie się bardzo wybitnych osobowości twórczych artyści ci wzajemnie siebie Podglądali. Podglądali się w tym pozytywnym znaczeniu, oglądali dzieła swoich konkurentów i z tych dzieł się uczyli. Uczyli, rozwijali przez to swój własny warsztat. Wracając do modułu piątego, ciekawy jest rozdział piąty, który chciałbym Państwu bardzo serdecznie polecić, bo mówi on o budowaniu partnerstw międzynarodowych. No, ten projekt, projekt Learn to Create, to jest nic innego jak międzynarodowe partnerstwo tworzące wspólnie wartość. Ale nie tylko takie partnerstwa będziecie mogli państwo poznać w rozdziale piątym. Mamy tam też bardzo praktyczne ćwiczenie. Praktyczne ćwiczenie pod tytułem Zaplanuj swój własny projekt tym bardziej jest to ciekawe iż coraz więcej szkół w tym szkół artystycznych korzysta z różnego typu finansowania projektów wymiany wymiany uczniów, wymiany nauczycieli i umiejętności związane z dobrym przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, wniosku projektowego może być niezwykle Przydatne. Dziękuję Państwu za wysłuchanie kolejnego podcastu na temat platformy e learningowej Learn to Create i zapraszam do wysłuchania pozostałych podcastów.